Uroczystość nadania imienia Ryszarda Balmowskiego sali nr 118 na Wydziale Sztuki przy ulicy Malczewskiego, czyli sali prób chóru akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, odbyła się w minioną środę. Uczelnia w ten sposób uhonorowała wybitnego dyrygenta. Jest to szczególny dzień, bo jednak to upamiętnienie taty, tutaj dzięki tutaj rektorowi, nadaniem imienia sali Ryszarda Balmowskiego, myślę, że jest to takie zwieńczenie całej działalności taty, jego życia, bo tak jak tutaj padały, zresztą zaraz to wszystko usłyszymy w trakcie filmu, że było to takie jakby kolejne dziecko mojego taty. Ryszard Balmowski był niezwykle oddany młodzieży, realizujący swoją pasję artystyczną dyrygenta choralnego. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury. Świętej pamięci Ryszard Balmowski był dyrygentem chóru akademickiego w latach 1999-2010. Inicjatywa pana rektora, profesora Wincentego Lotki i osoba profesora Ryszarda Balmowskiego, pełna charyzmy, pełna wiedzy muzycznej, umiejętności, niesamowitych kompetencji, pozwoliły na reaktywację tego chóru akademickiego. I jesteśmy wszyscy mu wdzięczni i zawsze będzie w naszej pamięci i w naszym sercu. Nadanie imienia Ryszarda Balmowskiego sali prób chóru akademickiego było okazją do wspomnień o wybitnym chórmistrzu. W wydarzeniu wzięła udział rodzina, znajomi, przyjaciele, dawni uczniowie. Ryszard Balmowski odszedł nagle 5 kwietnia 2010 roku. Miał 69 lat.